Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 58 odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Nagrywam go bezpośrednio w poprzednim odcinku, jak widzicie, dlatego przewijamy turę, ponieważ wszystko zrobiliśmy w tej turze już w poprzednim odcinku, no i szykujemy się tutaj dalej do inwazji na właśnie Afrykę, tak, na czarny, socjalistyczny ląd. Tak, zastanawiałem się, dlaczego Ameryka ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia, jeżeli nie mają żadnych miast. No cóż, otóż mają coś do powiedzenia dlatego, że ustawiłem przecież, że trzeba wyeliminować też wszystkie jednostki, tak? Aby wyeliminować daną cywilizację, więc tutaj fakt, że zniszczyli, że wszystkie miasta Ameryki zostały podbite przez komunistyczną Portugalię, to nie znaczy, że Ameryka jako taka przestała istnieć, tak? Naród nadal istnieje. To jest naprawdę ciekawa rzecz, bo to jest coś takiego, jak było z Polską w przypadku zaborów, tak? Wprawdzie państwo zniknęło z mapy świata na 123 lata, no przynajmniej zniknęło w takiej formie, że pierwsza RP, którą my sobie rządziliśmy i była naszym dziełem, pierwsza Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów, zniknęła z mapy świata w 1795. A z kolei pojawiła się dopiero druga Rzeczpospolita, pojawiła się dopiero w 1918, tak? Gdzie to też my sobie tam rządziliśmy. Wcześniej były różne królestwa kongresowe, Rzeczpospolita Krakowska i inne tego typu, ale to de facto to było utworzone państwo przez, to były państwa utworzone na przykład przez Napoleona, przez Kongres Wiedeński i inne tego typu rzeczy, które, gdzie ono po prostu, no to był sztuczny twór, tak? No fajnie, że coś tam takiego utworzono, potem utworzono to Królestwo Polskie, które było częścią Imperium Rosyjskiego. No fajnie, że w ogóle ta nazwa się pojawiała, ale to nie było niezależne, tak? Dlatego tutaj też mamy do czynienia z czymś takim, gdzie naród istnieje, mimo że państwo zostało zniszczone. Najlepszym przykładem tego są też Żydzi, którzy stracili swoje państwo w starożytności, a ich kultura, język trwały nadal przez tysiące lat i dopiero po II wojnie światowej, w 68 chyba, albo w 64, dokładnie teraz nie pamiętam, odbudowano państwo Izrael, gdzie zaraz oczywiście sąsiedzi chcieli je zniszczyć, ale doszło do wojny sześciodniowej, o której zresztą powiem wam zaraz, tylko tutaj zobaczymy, co to nam daje. Jeden darmowy ustrój społeczny i 50% kultury w tym mieście, zawiera dwa miejsca na wielkie dzieła muzyczne, musi powstać w mieście na wybrzeżu i powstało. Siła naszej nauki przerosła siłę ducha. Mamy kierowane rakiety i źle kierowanych ludzi. Szczere? Dobra. Tak jak mówię, doszło wtedy do wojny sześciodniowej. To była wojna, która, no jak sama nazwa mówi, trwała 6 dni, kiedy to Egipt, Syria i jeszcze jedno państwo, Jordania chyba, Jordan albo coś takiego, we troje zaatakowały Izrael. Efekt był taki, że Izrael spuścił tym państwom niezły wpierdol. Zostały one totalnie rozwalone. Izrael bardzo dobrze tutaj ogarnął się w czasie tej wojny. Żydzi pokazali wtedy swoim sąsiadom, że nie wolno z nimi bezkarnie zaczynać, że najazd na ich państwo będzie, no, będzie bardzo trudny, także nie da się tak łatwo zająć ziemi, którą Izraelici mieli, którą ludność Izraela opanowała, no w sumie dostali ją, tak? Oczywiście muzułmanom się to nie podobało, bo tam chodziło o to, że w wyniku utworzenia Izraela Jerozolima, czyli święte miasto trzech religii w sumie, bo chrześcijaństwa, judaizmu i właśnie islamu, dostała się Żydom. No muslimom się to oczywiście nie spodobało, obrażało to na pewno ich uczucia religijne. Zresztą ich uczucia religijne wszystko obraża, tylko seks z kozami i żenienie się z dziesięciolatkami nie obraża ich uczuć religijnych, tak? To jest dla nich normalna rzecz. Co jest, no, moim zdaniem w ogóle jakąś patologią. Dobra, tutaj oczywiście budujemy sobie zbrojownię. Tutaj widzimy, mamy jakiś ukryty okręt amerykański.
Nowa technologia. Jaka będzie ta nowa technologia? Ta nowa technologia to będzie wspomniana wcześniej telekomunikacja. Ona da mi globalizację i internet. A co więcej, jeżeli połączę to z taktykami mobilnymi, to dojdę do fizyki kwantowej, czyli będzie fajnie. Narodowe Centrum Odwiedzających. We wszystkich miastach musi być zbudowany hotel, koszt jest tym wyższy, bla bla bla. 100% kultury, cudów świata, cudów natury i ulepszeń. Słynne miejsca, moja bla bla bla, wdawane do miejskiej produkcji turystyki. Super. To musimy mieć. I wieżę CN też musimy mieć. Dobra. No ogólnie chodziło właśnie o to, że... Chwila. Moment. Dobra, religia światowa nie została przyjęta. Świetnie. Międzynarodowa stacja kosmiczna została przyjęta. Nie od Szwecji, od Niemiec, od Ameryki, od Bizancjum. A proszę bardzo, Niemcy, lewactwo, tak? No oni nie chcieli tutaj przyjąć tego jakże zacnego projektu. Dobrze, w takim razie teraz powszechna służba zdrowia, żeby moi polscy nacjonalistyczni obywatele byli zdrowi, tak? Żeby mogli cieszyć się życiem dłużej w naszym pięknym narodowym państwie. No ja kolej, tak? Żeby coś zaproponować. Dobrze, co ja bym chciał... Ej, a dlaczego? Dlaczego się rozzłoszczą, jeżeli mają ten sam ustrój? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Aha, już rozumiem, ponieważ to jest wprowadzona rezolucja. No, oczywiście, tak. Czyli tutaj, no... O! To będzie dobre. Wkurzę tym Bizancjum, Amerykę i Niemców, czyli państwa, które nic dla mnie nie znaczą. Oczywiście złożymy tą propozycję. Niech się zdenerwują. Ja mam nadzieję, że się zacnie wkurzą. My natomiast rozpoczynamy budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeżeli mi się ona uda, to będę miał kontrolę lotów, czyli największy wkład. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pojawia się w stolicy. Plus jeden do produkcji generowanych przez naukowców i plus jeden badań generowanych przez inżynierów. Wielcy naukowcy dostają o 33% więcej nauki, gdy wykorzystuje się ich do odkrywania nowej technologii. Może zostać wybudowana jedynie we współpracy za pośrednictwem Kongresu Światowego. Załoga na pokładzie, jeżeli zajmiemy pierwsze lub drugie miejsce, to mamy również załogę na pokładzie, czyli darmowy wielki naukowiec. Super. Jeżeli zajmiemy pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, to mamy także zbudowane części, czyli jednorazową premię do badań. Fantastycznie. Budujemy Międzynarodową Stację Kosmiczną. Bydgoszcz. Oczywiście w Bydgoszczy jak najbardziej Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ponieważ to jest piękne miasto. Płock. Co wybudujemy w Płocku? W Płocku wybudujemy lotnisko, żeby tutaj można zawsze jakieś samoloty przerzucić w razie czego. Tutaj widzę, że nasze armie już się powoli zbierają. Tutaj artylerie zaraz też powinny dojeżdżać do kolejnych armii, więc jest okej. Co do właśnie wojny sześciodniowej, bo nie skończyłem, to... Nie możemy się dogadać, bo wy jesteście na lewo, my na prawo. To efektem wojny sześciodniowej było utrzymanie niepodległości przez Izrael. Tutaj no oczywiście trójka sąsiadów, którzy chcieli rozmontować to państwo, nauczyli się, że z Izraelem tak łatwo nie będzie, że to będzie ciężki orzech do zgryzienia, szczególnie, że tam
wmieszały się też w to Stany Zjednoczone, czyli w tamtych czasach jedno z dwóch supermocarstw, bo wtedy istniał jeszcze Związek Radziecki, tak? No efekt był taki, że państwo Izrael istnieje do dzisiaj i do dzisiaj są tam napięcia na tle religijnym. Dobrze, dobrze, niech się uczą, że z Polską się nie zadziera. Co my tu mamy? No tak, no Portugalia musi wypowiadać wojny kolejnym państwom, miastom, ponieważ dzięki dyplomacji kanonierek ja mam coraz większe wpływy, tak? Co ja tu widzę? Tu jakaś wielka bitwa morska między lewakami a moimi sojusznikami. Ale dobrze, dobrze. Niech tam te pancerniki walczą, bo dzięki te... Ej! Dobra, fajnie. Ja tam widzę, że komuniści mają tam jakieś miasto chyba tutaj. Coś tak mi się wydaje. Dokładnie, Castello Branco tu mają. Trzeba będzie zrobić branko tego miasta. Tu jest Düsseldorf, to jest inne komunistyczne miasto, to tym zajmiemy się kiedy indziej. Odkrywamy technologię, czyli mamy telekomunikację. Jupi! Dobra, co my mamy tutaj? Tutaj natomiast mamy 13. Dywizję Artylerii. Ups. Świetnie, świetnie. Niech moje artylerie już się tutaj powoli rozstawiają. Władysław I dalej prowadzi ostrzał Luandy. Bo Luandę trzeba zająć, tak? Musimy zdobyć to miasto. Musimy je osłabić na tyle, żeby w momencie przybycia moich armii ono było gotowe do zajęcia. Tutaj nasza druga armia również niech się nadal przemieszcza w stronę Szwecji. Ona się przemieszcza bardzo powoli wprawdzie, ale ważne, że się przemieszcza. Oczywiście przeciwko ufortyfikowanym jednostkom oraz miastom. No i bombardujemy dalej. Musimy po trochu zajmować ten Waszyngton, tak? Po trochu musimy go osłabić i potem go zajmiemy. Trzecia dywizja pancerna, niech tam czeka. Dobrze, a tutaj mamy nowe możliwości produkcji. To zaraz. Tutaj ta artyleria jedzie i tu ją ufortyfikujemy w tej turze, a w następnej turze już zaczniemy przemieszczać całą tą armię w stronę właśnie tutaj. Innych miast. Dobra. Jakbym podpłynął tu... Świetnie, świetnie. Teraz mogę bombardować i Aveiro, i Luandę z dział Bolesława I. Fantastycznie. Jeszcze jakbym mu zwiększył trochę zasięg, to byłoby całkiem fajnie, ale na to chyba nie mam co liczyć. Lotniskowiec niech stacjonuje, ale... Świetnie, świetnie. Zacnie ich obili. To mi się bardzo podoba. Tu mamy nasz drugi bombowiec. No cóż, no dopóki nie wyjdą tutaj tymi karabinami, to będzie ciężko.
W Gliwicach oczywiście lotnisko wybudujemy. W Łodzi również lotnisko, bo to wszystko zwiększa nam wskaźnik turystyki. Tutaj lotnisko będzie gotowe za 2 tury w Warszawie, więc okej. Bo jak powstanie mi wielki inżynier, to będę mógł zbudować CN Tower. Świetnie, świetnie. Która znacząco zwiększy mi zadowolenie, bo daje +1 zadowolenia za każde miasto w granicach mojego państwa. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine... Oczywiście, oczywiście, że się zgodzimy. Przynajmniej na razie. Ponieważ na razie mi się to opłaca. O, widzę w Poznaniu zaraz... Tak, ponowimy ten układ, abyście dalej byli szczęśliwi, abyście dalej mogli walczyć z europejskimi komunistami. Wow! Znaczy z europejskimi? Nie. Tutaj z bliskowschodnimi, bo jeżeli Bizancjum też walczy z moimi sojusznikami, czyli na pewno są to komuniści, tak? No nie można tego inaczej nazwać, na pewno. Zaraz już zobaczymy tam ich ustrój, ale dla mnie to są komuniści w takim razie, jeżeli walczą z moimi sojusznikami. Zostałem przyjacielem Genui, fajnie. Jak widać, polityka kanonierek bardzo się sprawdza, jest naprawdę mocno OP, bo dzięki temu wszystkie państwa miasta nagle zostają moimi przyjaciółmi. To mnie cieszy, to mnie bardzo cieszy. To jest zasada, lepiej żeby się bali niż żeby kochali. Tutaj niepokoi mnie, że ten Kyzyl jest w zasięgu 2 pancerników. Im bardziej skomplikowanych środków komunikacji używamy, tym mniej się porozumiewamy. No, to jest racja, to jest racja. Dobra, bombardujemy dalej Luandę. Tutaj bombowce niech się hospitalizują na razie na pokładzie moich wspaniałych okrętów. Tutaj musimy się troszkę cofnąć, ponieważ widzę, że tam pojawiła się jakaś artyleria w Aveiro. Narodził nam się wielki człowiek, konkretnie to wielki admirał nam się narodził w naszym państwie. To fajnie, to fajnie, mimo że Polska nigdy nie słynęła z tradycji morskich, no bo wiadomo, nie jesteśmy tak uzależnieni od morza jak na przykład Wielka Brytania. Oni są zdecydowanie bardziej, że tak powiem, morskim narodem niż my. My jesteśmy jednak narodem zdecydowanie bardziej lądowym. Co nie znaczy, że na wodzie sobie też nie radzimy, bo radzimy sobie świetnie. Zarówno na lądzie, na wodzie, jak i w powietrzu. Jesteśmy po prostu takimi urodzonymi fajterami w Polsce. Dobra, czyli przenosimy teraz nasze dywizje piechoty. O, tutaj widzę linię kolejową, trzeba zacząć budować. Dobra, tak, tutaj moje dywizje artylerii kolejne. Dobra. Jednostki rozmieszczone. Wybieramy produkcję. Co wbudować w Moskwie? Musimy zacząć budować tutaj międzynarodową stację kosmiczną. Tymczasem
tutaj spośród technologii opracujemy sobie taktyki mobilne. Dokładnie. W Poznaniu będziemy budowali elementy statku kosmicznego, czyli konkretnie to dopalacz statku kosmicznego. W Szczecinie również dopalacz statku kosmicznego, to będą już dwa dopalacze. No dobra, jedziemy dalej, bo tutaj nie ma co czekać. Trzeba się szykować do inwazji, tak? Ponieważ nasze wojska już sformowały czwartą armię. Czwarta armia już, jak widzicie, wsiada na statki, żeby zająć swoje miejsca w formacji we flocie uderzeniowej. Mam nadzieję, że Hiszpania oczyści mi tutaj drogę. To by mnie bardzo cieszyło. Oczywiście moje pancerniki dobrze dałyby sobie z tym radę tutaj, ale wolę, żeby one w tym momencie osłabiały miasta nieprzyjaciela, niż żeby próbowały jakoś tutaj walczyć, tak? Niech one lepiej po prostu osłabią Luandę i resztę tych miast socjalistów. Tutaj widzę, kolejne czołgi wyjechały. No oczywiście ruskie T-34, no jakżeby to inaczej, czego innego mogli używać by komuniści. Swoją drogą, T-34 jest chyba najpopularniejszym czołgiem na świecie. Za wyjątkiem... Nie, kolejny jest chyba T-72, to jest czołg nowszej generacji rosyjski. Ale T-34 był chyba najliczniej wyprodukowanym czołgiem w historii, bo to oczywiście w czasach II wojny światowej, kiedy Armia Czerwona musiała stworzyć olbrzymią ilość tych czołgów, aby zatrzymać nazistów. Dobra, ci tutaj niech stoją. Tutaj fajnie, tu mamy już wybudowaną kopalnię uranu, tu kopalnię żelaza będziemy zaraz budowali. Tutaj możemy dalej bombardować bezkarnie praktycznie Waszyngton, ponieważ jesteśmy totalnie poza zasięgiem jakiejkolwiek ich broni. A skąd to się wzięło? Aha. To jest podarowana mi jednostka przez mojego sojusznika. No dobrze, dobrze, skoro podarowali mi jednostkę, no to dlaczego mam jej nie przyjąć, tak? Tutaj Władysław I już się rozkręca z niszczeniem obrony Luandy. Tutaj Bolesław I oraz Mieszko I nadal bezkarnie de facto bombardują Aveiro, co mnie bardzo cieszy. W Toruniu wyprodukowała nam się kolejna jednostka artylerii i to będzie... Co to będzie? 13, 14, 15... To będzie 14 dywizja artylerii. W Toruniu wyprodukowani, oni oczywiście strzelają tutaj wodą święconą, tak? Bo nie może być inaczej. Tutaj na razie uśpimy te jednostki, ponieważ tamta piechota musi się rozstawić. Tutaj ten dopalacz strasznie długo by się budował, plus czas dostarczenia go... przez Atlantyk do mojego kraju. No nie, 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 to by za dużo czasu zajęło. W Warszawie budujemy CN Tower. Kowno w Kownie oczywiście, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W Radomiu to samo. W
Toruniu. W Toruniu oczywiście również Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W Bostonie nie. Boston to jest miasto blisko linii frontu, więc tutaj schron przeciwbombowy, bo nigdy nie wiadomo, co tam komuniści wymyślą. Tu widzę, mamy jakieś komunistyczne czołgi, więc oczywiście zbombardujemy je przy pomocy naszych prawilnych narodowych bombowców. Świetnie, świetnie. 2/3 już siły tutaj stracili. To mi się bardzo podoba. Lotniskowiec niech tam stoi dalej. Tutaj zaraz będziemy widzieli ruchy moich jednostek, jak się przemieszczają, tak? Jak już wsiadają na statki, jak już się szykują do tej inwazji, tak? Do tego desantu, do tej wielkiej operacji lądowo-morskiej. Ponieważ, no wiadomo, my tutaj musimy się dobrze przygotować do takiej operacji. To nie może tak być, że na hura się rzucimy. Dlatego tyle odcinków trwało właśnie... Fajnie, fajnie. Państwa autokratyczne, jednoczcie się. Dlatego właśnie tyle trwało przygotowanie tutaj tego wszystkiego. O, nie. Żadne takie. Dlatego tak jak mówię, właśnie trwało tyle przygotowanie tego wszystkiego, żeby potem ta inwazja sprawnie szła, żeby to nie było tak, że wiecie, że zajmę jedno miasto i nagle nie jestem w stanie go obronić. Nie. No nie, no za mało oferujesz, tak? Potępienie. Świetnie. My również potępiamy Bizancjum, zaraz to uczynimy. Czym oczywiście bardzo zdenerwujemy Bizancjum, mam nadzieję. Bo wiadomo, wkurzone Bizancjum może kiedyś wypowie mi też wojnę, a dzięki temu ja razem z tutaj Hiszpanią zafundowałbym im rozbiór. Co jest tutaj ważne, dzięki temu mógłbym również tu na Nikomedię uderzyć i zająć Nikomedię. Oraz Półwysep Arabski mógłbym zająć dzięki temu. Dobra, tutaj budujemy kopalnię. Tutaj nasza artyleria. Ulepszymy ją. Ło, co ja tu widzę? Komuniści tutaj chcieli uciec mi, ale my oczywiście nie damy im takiej szansy. Dobra, tutaj moja piechota się powoli rozstawia. Bombowcy niech się hospitalizują nadal. My tutaj dalej atakujemy Luandę. No i Aveiro również będziemy ostrzeliwać. Swoją drogą, taką Luandę chciała mi oddać w czasie, gdy zaraz może stracić 3 miasta. No, troszkę to było głupie z jej strony, tak? Może gdyby już oddała mi te wszystkie 3 miasta, które są pod moim ostrzałem, no to wtedy mógłbym rozważyć perspektywę zawarcia z nią chwilowego pokoju. No ale tak, to no nie za bardzo, no nie za bardzo. Dobrze, gdzie jest Bizancjum?
Dyskusja, a więc Vita? Tak. Ty. Tak. Sin signomin echo? Dobrze. Teraz tu. I potępienie. No właśnie. Dobra, jedziemy dalej. W Rzeszowie zbudujemy co? Stację kosmiczną będziemy budowali również i w Rzeszowie, ponieważ to jest ważny projekt, który musimy ukończyć. I w tym momencie zakończymy również ten odcinek. Tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. Ja mam nadzieję, że wejdziecie na kanał, żeby zobaczyć wkrótce kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie będziemy właśnie przeprowadzali desant tutaj na te tereny północnej i zachodniej Afryki. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie, szybko przeprowadzić, tak żeby przeciwnik za bardzo się nie zdołał tutaj ogarnąć. Tak więc jeszcze raz dzięki, że oglądaliście i na razie.